W roku ubiegłym rewelacja światowego Tour de Pologne z największymi światowymi gwiazdami wygrywał Konrad Czajkowski, chłopak stąd, Dolny Śląsk, świetny, Błażej Janiaczyk, medalista mistrzostw Polski, Michał Podlaski, znakomity chłopak, młodzież kolarska, Tomek Smoleń, dwukrotny wicemistrz Polski na początku sezonu wygrał Memoriał Andrzeja Trofanowskiego i Adam Stachowiak. Świetna ekipa, proszę Państwa. To ekipa Bank BGŻ. Znakomicie radzą sobie na szosach nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. I zapraszam kolejną drużynę. To ekipa KTK Kalisz. Prosimy, to specjaliści od jazdy w kryteriach. Stolarze podpisują listę startową, a ja już, proszę Państwa, przedstawiam w niesamowitym składzie ekipę KTK Kalisz. Prosimy, niech się ustawią. Tomasz Lisowicz, mistrz Polski w jeździe na czas. Jarosław Rębiewski, to mistrz Europy na torze. A więc gwiazdy nie tylko polskiego, ale i europejskiego kolarstwa. Mateusz Nowak, rewelacyjny chłopak, na szosie i na torze, medalista mistrzostw Polski. Jakub Kaczmarek, świetny w górach, rewelacja. Sebastian Kurowski, Damian Tomczak, Piotr Wojciechowski, Kornel Sujka, Artur Edetka, to już reprezentant Pogoni Mostostal Puławy. Pięknie prezentują się chłopaki, ekipa KTK Kalisz. Dodajmy, że dyrektorem sportowym jest Wojciech Pawlak, a więc ten, który ponad 200 zwycięstw zanotował na szosach krajowych i zagranicznych. Olimpijczyk, Barcelona, Atlanta, Wojciech Pawlak wie, jakie wiadomości i umiejętności przekazać swojej znakomitej drużynie. I zapraszam na podium ekipę CCC Polsate Polkowice. No mili Państwo, to oczywiście ekipa, o której głośno nie tylko na polskich szosach, ale także i w światowej rywalizacji. Zapraszam serdecznie. Prosimy pomarańczowi, proszę, droga wolna dla ekipy pomarańczowych chłopaków, ekipy CCC Polsate Polkowice, to potęga w polskim kolarstwie. Zapraszamy serdecznie na podium już ekipa prowadzona przez Pawła Haruckiego, młodzieżowego mistrza Polski. Powitanie, Paweł Harucki. Prosimy bardzo, podpisują listę startową, wkraczają na podium. Adrian Honkisz, też znakomitość w górach, świetny, wygrał karpacki wyścig kurierów. Sylwester Janiszewski, to taki sprinter błyskawica. Bartek Matysiak, medalista mistrzostw Polski. Mikołaj Michajłow, prosty po zwycięstwie w wyścigu Bałtyki Karkonosze. Łukasz Owsian, kolarz, który jest młodzieżowym mistrzem kraju ze Złotoryi. Mateusz Taciak, wielokrotny medalista mistrzostw Polski. Kamil Zieliński, w młodszej kategorii, też mistrz kraju. No i ten, który jest u siebie, Tomasz Kiedyś, powitajmy go. Duma z Protawy, co tu dużo mówi, dwa razy wygrał już to kryterium. Pisze piękną historię, bo długo by można mówić o wyczynach Tomka Kiedysia. Bartek Matysiak jeszcze wskoczył. Mateusz Taciak. Wspaniale nam się prezentują.
bo to pomarańczowi chłopcy, CCC Polsat Polkowice, dyrektor sportowy Piotr Wadycki i Robert Krajewski, dyrektorzy sportowi tej znakomitej ekipy. Dziękujemy.